najpierw co możemy zobaczyć, jaka jest różnica? Dwie rolki i trzy rolki. No tak. Trzy rolki, tak? A tam dwie, oczywiście. Również, a możecie zobaczyć, że niedźwiedziowa rolka jest bardzo podobna, ale to nie wszystko. Jest taki moment. Teraz pan tu zdejmę widok, pokazuje, to najpierw pokażę tu. Tu jest taka sytuacja, że kiedy naciskam na jedną rolkę, od razu jedna i druga. Tam trochę odwrotnie. Panie Paweł, już mogę pokazać? Tak. Tu jest sytuacja taka, że oni osobno. Tak. To jest taki moment ważny, okazało się. Bo u niektórych są problemy z biodrami. I tu tak samo. I dla niektórych to jest problem, że ta rolka nie jest. Tak. Tak. No. Co można zrobić? Tu jest taki ubiegły przycisk. Można go wyjmować. No to oczywiście kto chce, kto to potrzebuje. Dla kogo tu w rękach to jest problem. Można to wyjmować i będzie tak samo. To gdzieś i powtórzę. Tak. Bo kto ma tu problemy? Kto ma tu złamane, nie wiem. Bolesne, tak, to dobrze działa. Co jeszcze? Co dotyczy tej rolki? U nas, właśnie na przykład pan Jan, który chodził do Budapesty 10 lat temu, a ja na Pawła on tam mówił. No mówię, te wcześniejsze łóżka też były super. Tylko jak pamiętamy, że tam jest jedna rolka, ona zaczyna masować oczy, idzie na dół, aż do pośladku. No mówię, wtedy był porządek, ale później co stało się? Wypadek, dwa kręgi złamane, plus jedna łopatka połamana. I teraz, kiedy on przychodzi na masowanie, jest taki niestety problem. Kiedy ta rolka idzie, taka szeroka rolka, tu, ona jest też, znaczy ona idzie po łopatkach, ona zaczyna chodzić. I przez to, że jedna łopatka u niego połamana, ona zaczyna, to znaczy powtarzać, naciska na te miejsca, gdzie jest połamane. Ja mówię, to jest ból. Mówię, co? No to oczywiście, jeżeli z łopatkami jest problem, łopatki gdzie mamy? Pierwszą kręgosłupę. Ten chyba między łopatkami chodzi. Ten chodzi między łopatkami, on mówi, że ja już chciałam rezygnować z tych masażów. A tu skorzystał, mówię, dobrze, że przyszedł w poniedziałek. Ja wytłumaczyłem, że ta rolka chodzi między łopatkami.